Anna Mucha to niewątpliwie jedna z tych celebrytek, która gdzie się nie pojawi, potrafi skraść całe show. Aktorka nie stroniła od ostrych komentarzy, także w programie Dance Dance Dance, w którym jest jurorką. Na wizji pokłóciła się z gwiazdą serialu Na dobre i na złe. Anna Mucha w programie Dance 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 TVP była prawdziwym strzałem w dziesiątkę, o czym? Wyrazisty charakter aktorki i jej bezkompromisowość ściągnęły przed telewizory masę ludzi. To doprowadziło również do konfliktu na wizji. Anna Mucha nie przestaje szokować. Pokłóciła się na wizji z Anną Karczmarczyk w programie Dance Dance Dance. Gwiazda serialu Na dobre i na złe musiała poradzić sobie z choreografią do utworu Lady Gagi pod tytułem Applause. Po występie zebrała raczej umiarkowane noty od jury, a najbardziej krytyczna była Anna Mucha, która przyznała, czego jej zabrakło w występie. Jurorka powiedziała, że zabrakło jej w tym występie czegoś, co jest charakterystycznym pierwiastkiem dla Lady Gagi, co sama nazwała potworkiem. Anna Kaczmarczyk broniła się, mówiąc, że dopiero się uczy i nie jest tancerką. Za to chętnie pokazałaby wszystkim siniaki z treningów. Nie tłumacz się. Nie opowiadaj mi o takich rzeczach. Nie bierzemy mnie na litość. Kropka. Ja w tym momencie nie kupuję tego. 7 punktów, ostro skomentowała Anna Mucha, nie pozwalając młodszej koleżance na dyskusję. Anna Mucha nie dla każdego była taka ostra. Finał coraz bliżej. Anna Mucha za to bardzo pochwaliła innego uczestnika. Aktorce przypadł do gustu występ Mateusza, influencera z Fit Lovers, który tańczył do utworu Justina Timberlake'a pod tytułem Rock Your Body. Mucha nie szczędziła pochwał dla uczestnika. 2. To już przedostatni odcinek przed wielkim finałem, który premierową emisję miał w sobotę. Z programu odpadł Rafał Jąkisz wraz ze swoim bratem, a wygrane pieniądze obiecali przeznaczyć na pomoc dla dziecięcego hospicjum. Z powodu pandemii koronawirusa, zbliżający się finał będzie zrealizowany w studiu Pytanie na śniadanie. Źródło: Wirtualna Polska.